i Rusevic. Fieber na czele, blisko Grand Emperor, na ostatniej pozycji tylko Commander Force, pozostały mocno, mocno zgrupowane. Do celownika zostało jeszcze jakieś 1100 metrów i na czele stawki jest Greek Gateway, a w odstępie galopuje za stawką Commander Force. Pozostałe względnie mocno, mocno zgrupowane. Pół zakrętu, 800 metrów do celownika, Greek Gateway na czele, na drugiej pozycji galopuje Fieber, tam blisko jest Inter Royal Lady. I do celownika jeszcze 700 metrów. Wszystko razem blisko siebie, w mocnym posyle Greek Gateway. Wyjście na prostą. Na trzeciej pozycji jest Inter Royal Lady. Prowadzi w tej chwili Greek, ale nie o Greek Gateway osłab. I na czele jest w tej chwili Fieber, ale galopuje bardzo dobrze Inter Royal Lady. Te dwa konie są na czele. Walka. Pozostałe odpadły. Już prowadzi Inter Royal Lady. Ma niewielką przewagę. A na drugiej pozycji Fieber, ale jeszcze tam Grand Emperor finiszuje. Walka o drugie miejsce jest fantastyczna, ale Inter Royal Lady wygrywa na drugiej pozycji. Fieber, a na trzeciej Grand Emperor.